Dzień dobry wieczór tam w drugim odcinku z gry Portal Revolution Mod. Gramy sobie dalej. Postać dalej chodzi bardzo wolno. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Czy tu mogę coś... bo tam widzę, że on prowadzi mnie chyba tam. Ale czy ja mogę gdzieś indziej iść? Chyba nie. No trudno. Tutaj też wejść... aha, bo authorized personal only, okej. Aha. Dark in here, isn't it? The checkpoint is right there. Maybe you can get through this stationary portal emitter. Okej, gdzie jest jakieś miejsce na portal? Tutaj po prostu. Na razie mam fabułkę. A jeszcze zobaczę, co tu jest przy okazji. A, authorized personal only. Okej, to nawet nie muszę tu iść. Mhm. Controls are manual, so I can't help you. Got a clue? Oh, good idea. I think that did the trick. Good. I can now register you as our new janitor. Welcome to Aperture. You can call me Sterling. I'm the facilities manager and your new supervisor. Okay, we have no time to lose. Right this way. Okay, teraz w końcu mogę sobie chodzić przez te zamknięte miejsca. No, teraz mogę przechodzić przez zamknięte wcześniej drzwi. No i pewnie teraz to będę mógł. O, właśnie. Dobra. Hmm. No dobra, mamy kolejne momenty. O, jest wczytywanie, okej. No, wczytywania są krótkie, więc spoko jest. O, drugi chapter, dobra. The default route. Default route. You probably noticed by now that the facility isn't in great shape. It's a long story, so I'll cut it short. The central core in charge of maintaining the facility has been put out of commission. I tried to look after the place in her absence, but I don't have the tools. Good news though, I found better tools. A device capable of repairing the whole enrichment center. Only problem is that only a human can turn it on, so I hoped maybe you could fill in that role for me? The life of every human and core in the facility is at risk if we don't stop the collapse. Come on, let's go. Okay, czyli ja już z góry zakładam, że on będzie chciał przejąć władzę nad placówką, tak samo jak robiła to GLaDOS, tak samo jak chciał to zrobić Whitley. No tylko, że Whitley był debilem, nie? Tak w skrócie, tak chyba z tego co kojarzę. A nie, no nie pamiętam jak to było określone dokładnie. Tak się śmieję z tego stwierdzenia, ale chyba staram się cytować tego co tam było w portalu 2. No i Whitley nie był zbyt inteligentny na pewno. Bierzemy sobie krzesło oczywiście ze sobą. No chyba tu nie ma sensu chodzić, tu chyba nie ma nic ciekawego. A jednak chyba muszę iść tutaj gdzieś. Tutaj jednak przejście jest, okej. Okay. Crouch. Spoko. O, komputer. Komputer lepszy jest. No dobra. Turret disposal facility. Jakoś tak często kojarzę istnienie tego typu rzeczy, miejsc w sensie. Na razie to wiecie. Na razie jest to ciekawe wszystko zrobione. Jest voice acting, jest fabuła. You might think that their pain is only simulated, but how is it different to yours or mine? They really don't deserve to be shredded, but don't worry. All their scrap will be recycled for production and only surplus turrets get shredded after all. O nie, biedne tureciki. Wczytywanie? Nie, nie wczytywanie, okej. So, I'm looking through your records and I see you have a family. How are the kids? Oh no. You know what? Forget I asked that. I am so sorry. Ja nie mogę. Zawsze te boty fajnie, naprawdę fajnie tego napisane te.
to gadanie tego naszego Sterlinga. No bo zachowuje się po prostu tak samo jak te inne rdzenie. One się nazywają rdzenie świadomości, tak mi się wydaje. Live Turret, czyli to są żywe. Okej. Try not to get blown away too much. These things can get supersonic if you turn them up. Okej, nic nam się nie stało. Shutdown override. A czy... ja chyba nie chcę tam iść. Czy chcę? Nie, no chyba nie chcę. O, tutaj nie ma sensu, żebym szedł, nie? No. Tu nie ma sensu. Tu jest zejście takie, żeby wziąć pewnie skrzyneczkę sobie. I żeby tam ją wsadzić. Przynajmniej tak zakładam. Okej, okay. A nie, dobra, okej, okay, spoko. Ja tu mogę normalnie te skrzynki sobie stąd podnieść i tak dalej. O, proszę bardzo. Myślę, że wiecie, jak spadę, to już nie wrócę, nie? A się okazuje, że tu na spokojnie mogę sobie wrócić, nie ma problemu żadnego. No i tą skrzyneczkę możemy sobie wsadzić, tamtą oto komorę. I pewnie zdarzą się ciekawe rzeczy. Aha, nie, dobra, to po prostu chodziło o to, żeby wyłączyć wentylatory. No dobra, myślałem, że troszeczkę więcej będzie alarmu i tak dalej, jakichś błędów w ogóle. No ale chyba jest w porządku na razie. Które te? O! Dobra, chyba jednak aż tak tego nie zrobię. Znaczy teoretycznie mógłbym spróbować. A nie, no wiadomo, nie będę tego robił. Co to zrobiło? Aha, okej. Miejsce na portal nam pokazało, pewnie tutaj mogę się teleportować, dokładnie, tak? Kiedy dostanę tego lepszego portalgana? Dajcie mi. Czy tu mogę gdzieś iść? Chyba nie. No nic, no to idziemy sobie chyba dalej tutaj. Czy nie? Jednak chyba nie. A, wajcha jest. O kurczę. Dobra, wróć. O kurczę. Chyba, że tak powiem, się wiele takich rzeczy... O nie! Wieżyczka mi spadła. No trudno, nie mam już tej wieżyczki fajnej. Czy mogę teraz przejść? Czy nie mogę? Czy ja tam... Nie, no tam nie mogę wpaść na pewno. Tu? Nie. Tu? Tutaj. Spada skrzynka, to możemy... Na razie tak... Bardzo tak mówię, przez to, że się wolno chodzi, to troszeczkę długo schodzi na przechodzenie etapów takich właśnie bardziej historyczno-fabularnych, można powiedzieć. Okej, okay, loading screen, spoko. No starsze gry muszą mieć loading screen, niestety. Yes, I made up the human emergency response team, but so what? It can still be real. You are human. This is quite an emergency, and you are responding to it. Not quite a team yet, though. I know, a team can't consist of one person. That doesn't make sense. I could get more people, but that seems like a lot. Okay, widzę, że to są takie. You know what? I think we two make a great team in of itself. Czy ja to dobrze zrobiłem? Fully human team, but you can't always get what you want. Semi-human? I'll go with that. To get back on topic, here's my proposal. No? You help me repair the facility, and I'll let you leave. No, ale czyli oczywiście, jak zawsze, nie? Jak zawsze. Zawsze tak jest z tymi. No, pozwolę ci wyjść, a tak naprawdę nie. Tak naprawdę przez to, że muszę testować, bo takie jest założenie tego placówki. No to niestety nie pozwolę ci tak naprawdę wyjść. Wiecie, jak to było? Że tak naprawdę...
jeżeli ktoś zostaje tym z tych botów źródłem tej placówki, jakby tym głównym komputerem zarządzającym, to ma potrzebę testowania. Jak nie testuje, to wariuje. Więc musi testować. Dlatego no nie ma szans, żeby nas wypuścił po prostu. No nie ma szans. No i zresztą, wiecie, no jakby fabuła nie może się tak szybko skończyć, nie? Z drugiej strony tak właśnie patrzę na to. Na razie idziemy do przodu. To jest zamknięte. No na razie jest to gra bardzo liniowa, ale to jest modyfikacja, trzeba o tym pamiętać. Która i tak na razie jest bardzo dobrze zrobiona. Voice acting. Pretty resourceful. O, otworzył mi drzwi. O, widzę, że nie tylko ja gram w Portal Revolution. Co to robi? Aha, dobra, wiem. Wróć. Gdzie jest? Aha, tu jest miejsce, okej. Okay. Tylko, co to robi? Ej, co? Aha! Okej, to jest akurat wytrzymałe bardzo. A mi się wydaje, że przydałoby się nam jednak tak zginąć, wiecie. Tak kontrolnie, nie? Zapiszemy sobie. No nie, no to nie zabija nas. Ale oszustwo. No, nie jesteśmy w stanie tego zginąć. Za wolno to spada. Co to jest? A, dobra, po prostu mogę to rozwalić. Aha. Tak zwyczajnie. Może bardziej tu. Dobra, to jest chyba wytrzymałe bardziej. A to jak zrobię tak, to co to zrobi? Okej. Będę musiał chyba jednak sobie to przejść jeszcze raz. Tego już chyba nie potrzebuję. Nie, zaraz. Jak ja to mam zrobić teraz? Czekajcie. Jak jestem tu, to ja muszę się dostać tam. Aha, no to po prostu. Myślałem, że coś innego trzeba robić, ale tak. No nie, no po prostu idziemy. Jest spoko. Mogę tam przejść pod tym, czy nie? Nie mogę przejść pod tym. Czyli muszę to bardziej wysadzić jeszcze, ale oszustwo. Dobra, tutaj sobie wejdziemy. Tu powiedzmy, trzeba troszeczkę lepiej wysadzić. O. Niech sobie spadają w sumie te miny. Te bomby właściwie. O, tu jeszcze sobie jedno wysadzimy bardziej, żeby było lepiej. No i tak na pewno się to zostawię jeszcze, żeby było włączone. Bo może się jeszcze do czegoś to przyda. No i teraz robimy tak. I teraz sam mogę fajnie przejść. O, proszę bardzo. O, no i widzicie, przydało się. Ja tam muszę przejść. Ale po co mi ten... Aha, no dobra. Po to mi była potrzebna kosteczka, nie? O. Jak ja teraz mam stąd wyjść? Pewnie mam coś wysadzić, nie? To mogę wysadzić, tylko nie wiem po co. Chyba, że tam mam jakieś przejście. Gdzie ja mogę wyjść sobie? Tam? No chyba tam. A to wygląda, nie? Ta jest. Najpierw muszę znowu wrócić.
To troszeczkę powiem wam tak, przedłużyli ten etap taki strasznie tego. Trzeba kilkukrotnie wracać sobie, o pyk. Teraz mogę sobie znowu przyjść tutaj. I dopiero teraz jestem w tym miejscu, o. Nie zrzuci bomby więcej. Tam. Czekaj. Czemu wyłączyło? Ja chciałbym zobaczyć, co się stanie, jak tam bomba wyleci. A, no po prostu wybucha, no dobra. Aha. Zbugowałem chyba troszeczkę to, bo to działo. O, działa cały czas, niedobrze. Dobra, chyba teraz już spokój. Światło? O kurczę, oho, zaczyna się. No i dobra. No. Zaczyna się, że tak powiem, prawdziwa taka zabawa. Na razie to w ogóle, ja już wiem, że te zagadki nie da się przejść tak od razu, trzeba je przechodzić systematycznie, schematycznie w sensie. Muszę się dostać tutaj, jestem tutaj w tym miejscu, okej. Czy to jest po coś? Nie, to jest po prostu generacja tego. Okej. Ja muszę wiedzieć na razie, do czego mam tą skrzynkę dać. Po co mi ta skrzynka? Po to? Co to robi? Bo nie wiem. Nie mam pojęcia, co to zrobiło. Aha, to daje inne miejsce na portal, okej. Rozumiem. Teraz mam taki most. Spoko. Jak ja mam... Tam muszę się dostać. Czyli na razie fajnie byłoby zrobić coś takiego. I takiego. Okej, mamy most. Idziemy sobie dalej. Tu już widzę, że ciekawe rzeczy się dzieją. To jest pole grawitacyjne. To, co tutaj widzicie. O, właśnie tak. I teraz co to jest? To jest kosteczka. Tak jest. A, tylko to jest ta lepsza kosteczka. Okej. Okej. Po co ja miałbym coś... Na razie to może sobie zobaczmy faktycznie, co to robi. Po co ja miałbym używać tego pola grawitacyjnego? Bo tutaj nie puszczę kostki, ponieważ ona się rozwali przez to. A, to już jest wyjście totalne. Czy ja muszę podmienić te kostki chyba, no? Na to by wychodziło. Czyli na razie zrobimy sobie tak. Wiadomo. Przydałoby się w jakiś sposób podmienić te kostki. A ja mogę zrobić to po prostu w ten sposób na razie. Czyli wejść tak, ok. I tu mam kosteczkę, tą. Po co ja to miałbym mieć? Tutaj nigdzie nie, tym nie trafię, nie? No tak, tutaj... Nigdzie tym nie trafię. A tam ja muszę mieć co? Ja muszę mieć to. A jak ja mam tam tym strzelić? Aha, okej, rozumiem już, jak ja mam tym strzelić. Na razie to może faktycznie róbmy to... Tak, o. I... Czy nie? No, trzeba będzie powoli to jakoś tego przemyśleć. Czy ja muszę to... Czy ta kostka mi jest potrzebna gdzieś jakoś w istotnym miejscu? Czy niekoniecznie? Bo ja muszę tamtą kostkę na pewno przeprowadzić. Tylko czy ja mogę wyłączyć ten element? Ewentualnie czy ja w ogóle muszę wyłączać ten element? Bo może ja go wcale nie muszę wyłączać. I może wcale to, że kostkę tu wziąłem, to było bez sensu. Albo nie. No, to nie było konkretnie może bez sensu. Bo teraz mogę zrobić coś takiego. I tak, co ja chciałem zrobić? Tam mamy ten... To nasze miejsce.
Jakby tutaj zrobić? Czy ja tam jestem? Ja jestem w tamtym miejscu wtedy. Czy to jest jakieś istotne miejsce? No nie, może na razie se... O kurczę, puść tą kostkę. Nie, 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 zostaw, zostaw, zostaw kostkę. Oj, widzicie. Ach. No cóż, to już jest bardziej skomplikowana zagadka, bardzo fajnie. O, mam zapis tutaj, ciekawe. Bo co ja chcę zrobić? Może najpierw faktycznie pójdziemy z tą kostką trochę dalej, zobaczymy jak to wygląda. Ja muszę tą kostkę przetransportować, tak naprawdę. Tak, dokładnie, tam muszę przetransportować. Czyli to, co chyba zrobiłem, było jak najbardziej poprawne. Bo o co chodzi? Ja z tą kostką, ja muszę tą kostkę zrobić tak, żeby ona strzelała w tamten pomarańczowy portal, żebym ja mógł później strzelić ten portal do góry. Czy ta kostka musi znaleźć się w tamtym miejscu? Aha. I aby to zrobić, ja muszę wziąć kostkę stamtąd. Czyli dobrze to było. Czy ta sekwencja była jak najbardziej dobra? Powiedzmy. Czy ta kostka jest mi potrzebna ze mną? Ta kostka jest tutaj. Z tą kostką se wracamy w to miejsce. Tu sobie robimy coś takiego. Nie to. Tu robimy sobie coś takiego. Najpierw tak. Mhm. Teraz tak. Dobra, mamy to. Teraz ta kostka trafia w to miejsce z grawitacją. Czy nie? Czy na razie nie? W sumie nie, na razie chyba nie potrzeba. Na razie to... Przydałoby się jednak... Oho, chyba troszeczkę sobie przyspieszyłem to, chyba za szybko to zrobiłem. Chociaż może nie. Może nie? No to strzela w ten sposób. I tam muszę znaleźć, tam musi się znaleźć tam ta kostka. Znaczy jak ja pójdę z tym tutaj. No. Teoretycznie to właśnie by musiało strzelać tak. O, chyba mamy to. No. Chyba to mamy. Tak mi się wydaje. Aha. Ta jest. I teraz tu. I wszystko działa idealnie. Tak jest. Mamy to. Trochę bardziej złożona zagadka, ale bardzo fajna. Bo teraz ja se... Kurczę, no. Ja jeszcze raz. A, tak. 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 Nie tak, tak. Ja muszę tu wskoczyć, a mi się nie wyszło za pierwszym razem. Chyba, że tu mnie weźmie. Nie. Czy ja muszę po prostu wejść. O, podskoczyć. Dobra. No, bo teraz wam teraz pokażę, o co chodzi. Dokładnie, teraz mi wyczyści portale, ale to nie problem, bo wystarczy, że ja teraz zrobię tutaj sobie... No, wystarczy, że... Kurczę. Już sobie prawie strolowałem znowu. O, no i działa. Jak najbardziej działa. I mamy drugi chapter, drugi chapter, że się skończył, ale po prostu mamy już pierwszą taką zagadkę z drugiego chapteru zrobioną. No, fajne są te zagadki, bo są trudniejsze, już czuć, że jest troszeczkę taki, wiecie, bardziej skomplikowany, trzeba troszeczkę dalej chodzić z tym rozwiązaniem. Find the elevator to the surface. Ta, jasne. No i w dół pojedziemy. Jedziemy w dół na 100%. No, okej, jedziemy na górę. Gonna be honest. In the interest of transparency, this elevator will take you up to the surface. Only thing is, it's not all the way out of the enrichment center. When we get to the surface, we still have a little way to go before we can complete your half of the deal. I'll try to help you where I can with these old test chambers, but there's been a lot of decay
if you catch my drift. Okay, Jimmy. Look at the bright side. There's fresh air, it's sunny outside, and I think there's a cool breeze. Just watch out for wild animals. Those are brutal. Tak naprawdę. Any luck, this should take just a few minutes, and then you can go free. Nie ma szans, żebyśmy wyjechali na powierzchnię. Nie ma szans. To będzie ten taki sztuczny pewnie świat, że będą ekrany po prostu, które będą udawały. O, jednak nie! Co? Chapter 3, dobra. A więc tak, widzowie, na to dzisiaj to byłoby na tyle. Jeśli wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się w następnych odcinkach, no i cześć!